czas na kilka krótkich pytań. Bardzo proszę, pierwsze pytanie. Znaczy ja mam tylko taką uwagę, muszę powiedzieć, że zdecydowanie nie jestem przekonany do owego testu koordynacji z tym koniunkcji. Tak? I dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że właśnie notoryczne pojawianie się w rozmaitych kontekstach zmuszające nas do analityków pojęciowych do wywikływania ekwiwokacji z różnych przypadków pokazuje, że ekwiwokacja może być całkowicie niewidzialna dla użytkowników języka przez długie lata. Tak? I fakt w związku z tym, że my jesteśmy w stanie no właśnie nie powtórzyć tego wie, nie dowodzi w ogóle tego, że to wie nie występuje dowodzi się do dwóch członów koniunkcji w różnych sensach. Moim zdaniem to ten test jest w ogóle nierozstrzygający. Ja próbowałem jakoś na ręce stworzyć jakiś kontrprzykład, ale problem jest taki, że te kontrprzykłady są tendencyjne i w związku z tym z góry może wydać, że one są szczurze. Na przykład myślę taki przykład, że ktoś powalił Jana żartem, a Karola ciosem kija baseballowego. Tak? No. I można by sugerować, że słowo powalił występuje w odniesieniu do dwóch członków koniunkcji w różnym sensie, a wydaje się, że taki przykład może być pozbawiony błędu. Tak? Że tak możemy po prostu powiedzieć. Że uchwytujemy ten drugi sens, tak? Że tak, że po prostu my automatycznie przechodzimy na tym, że się sens zmienia po przejściu do drugiego członku koniunkcji. Automatycznie po prostu godzimy się na to. I tego rodzaju, że tak powiem, generatywność w gramatyce wynika po prostu z tego, że jest jedność słowa, literalnie słowa, a sens może być różny. Dziękuję za uwagę. Są autorzy, którzy podważają ten test. Zresztą wspominam chyba jeden artykuł, prawda, na dole strony 7. Więc tak, no, można dyskutować nad testami oczywiście, tak jak nad wszystkimi zasadami, tak? No, próbowano znaleźć jakieś kryteria odróżnienia, znaczy testy na wieloznacznych wyrażeń. I one, lingwiści podali takie testy. Natomiast czy one faktycznie dotyczą, pewnie są wyjątki. No, język naturalny, język bogaty, jeszcze pragmatyka, jak będzie to zupełnie. Okej, okay, rozumiem. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Założył, że wszystkie języki mają zdania podrzędnie złożone. To nie jest prawda. Są języki, jest teraz trwa dyskusja nad językiem Piracha. Dan Everett jest językoznawcą, który się tym zajmuje. I to jest język, w którym nie ma rekursywnych. To znaczy nie ma możliwości tworzenia zdań podrzędnie złożonych. Są tam tylko zdania proste. W związku z tym zdanie jakże Dziękuję bardzo za uwagę. Ale jest taki język, po prostu, w którym nie ma zdań podrzędnych. Nie ma również innych konstrukcji rekursywnych. Ale jeśli nie ma, być może w jakiś sposób pytanie jest na przykład podkreślane. Dziękuję bardzo za uwagę. Jest podkreślane w ten sposób, żeby stanowiło przedmiot nastawienia sądzenowego. Tak? Czyli ja to nie wykluczam, że chociaż. Wtedy mielibyśmy teorię pytań. Teoria pytań by dotyczyła jakby bezpośrednio, by nie było zdań podrzędnych pytań założonych, tak? No to nie wyklucza, że ta teoria, którą prezentują lingwiści angielscy, tak? By dotyczyła w jakiś sposób tego. Natomiast jak najbardziej to rozumiem, mało tego, nawet lingwiści krytycznie się wypowiadali, że to, co mówi Stanley Williamson, to no nie chcę powiedzieć bzdury, ale że przesadzili, tak? Że oni co innego twierdzą. Więc oczywiście, no, każda profesja jakby tu może bronić swoich argumentów i dostrzegam to, że wcale może nie być do końca tak, prawda? No ale to są wszystko. Czyli poza tą myślę języków romańskich, arabskich, gdzieś języków zupełnie innych. Dziękuję, dziękuję. Drodzy Państwo, właściwie musimy, żeby zachować ten rygor czasowe, musimy w tym momencie przerwać naszą dyskusję. Myślę, że to potem w kuluarach możemy kontynuować. Bardzo dziękuję panu doktorowi.